Deweloperska TV. Jak pan ocenia tą edycję targową? No, uważam, że niestety nie za bardzo udane są te targi teraz. No, dwa tygodnie temu byliśmy na Torwarze i było więcej klientów, ale to chyba z tym, że bardzo blisko jest święto i chyba ludzie są zajęci zakupami, jakimiś porządkami. Także no niestety, ale trochę gorzej, mniej klientów. No taka jest moja ocena, zresztą widzę po odwiedzających nas. W jaki sposób promować inwestycje? Jak tą sprzedaż intensyfikować? Są targi czy jakieś inne narzędzia pan stosuje? No my głównie idziemy przez internet. I tutaj bardzo, no oczywiście banery, jakieś tam billboardy, ale głównie nasi klienci pochodzą z internetu, z tych wszystkich stron, które są i tam pozycjonowania i tak dalej. Także kliknie się willa pod Warszawą i już jesteśmy my. A pytanie o ustawę deweloperską. Co pan sądzi? Czy to jest w ogóle dobry czas na tą ustawę? No bo generalnie ona wchodzi w kwietniu. Ale czy to jest dobry moment dla rynku, dla branży? To znaczy mam konkretny przykład, że to nie jest takie dobre dla nas, bo mamy człowieka, który kupuje dom i mówi, że on wpłaci milion na zamknięte to konto, które jest tak rachunek powierniczy. A my już wybudowaliśmy 70% tego domu i pod jego aranżację. W związku z czym jest pytanie tylko jedno. My nie możemy tych pieniędzy użyć do końca, dopiero na końcu, a on powie, że mu się coś nie podoba. I teraz jest pytanie, kto ode mnie odkupi dom, w którym aranżacja jest pod niego robiona. Także uważam, że to jest fatalne. Taka jest moja opinia, ale oczywiście my nie mamy żadnych problemów i oddaliśmy już inwestycje, nie mieliśmy problemów żadnych z takimi jakimiś upadłościami czy czymkolwiek. No, ale niestety, no, konkretny przykład i człowieka przekonałem, że to jest, na razie to jest nieobligatoryjne, ale niemniej jednak no, nas to czeka i nie wiemy jak to będzie, no bo w końcu tak, bank chce za otwarcie konta pieniądze. Pieniądze leżą, jakie oprocentowanie na tym. Musimy brać kredyt pod to, żeby coś robić, bo nie możemy użyć, więc no nie za bardzo przemyślana ta cała ustawa. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś się zorientuje. Tylko tyle mogę powiedzieć.